W dzisiejszych czasach muzycy mają ogromne możliwości tworzenia własnej muzy bez korzystania z profesjonalnego studia nagrań. Właśnie dlatego pokażę Wam dzisiaj, jak nagrać dobrze gitarę elektryczną w domu. Dzisiaj pokażę Wam, tak jak już wspominałem, jak nagrać gitarę w domu, tak właściwie jak ja to robię, a robię to na kilka sposobów. Zależnie od tego, ile mam czasu, jakiego brzmienia potrzebuję i jaki sprzęt mam aktualnie przy sobie, będzie to nagranie w tak zwaną linię, przy użyciu wzmacniacza i mikrofonu lub przy użyciu dwóch mikrofonów. Kieruję ten filmik przede wszystkim do początkujących, którzy dopiero chcą zacząć swoją przygodę z nagrywaniem w domu, ale nawet jeżeli macie z tym jakieś doświadczenie, zostańcie do końca. Możecie dowiedzieć się czegoś ciekawego, co na przykład polepszy Waszą pracę. Żeby nagrać gitarę w domu, w najprostszej konfiguracji potrzebujemy tak naprawdę trzech elementów. Oczywiście komputera, karty dźwiękowej, czyli interfejsu audio i jakiegoś programu do nagrywania. Przydałby się jeszcze kabel do gitary i jakiś rodzaj odsłuchu, czyli słuchawki albo głośniki, więc w sumie już się robi nam 5 elementów. Ale w dzisiejszych czasach jest to sprzęt tak szeroko dostępny i stosunkowo tani, że nie wydacie majątku, a nawet na tym najtańszym sprzęcie da się zrealizować profesjonalnie brzmiące nagrania, o ile oczywiście wie się, jak używać tego sprzętu. No i ja dzisiaj postaram się Wam to pokazać. Zaczniemy od nagrania w tak zwaną linię, czyli bezpośrednio wpinamy się gitarą do naszego interfejsu. Większość domowych interfejsów ma takie dedykowane, specjalne wejścia, zazwyczaj oznaczone jako High Z albo Inst od Instrument, żeby bezpośrednio do nich właśnie wpiąć się z gitarą albo basem. W przypadku mojego interfejsu mam wejścia tak zwane combo, czyli połączenie wejścia liniowego i mikrofonowego, ale mam specjalny przycisk Line i High Z, żeby wybrać właśnie wejście instrumentalne. Więc bierzemy nasz kabel gitarowy, wpinamy do tego wejścia liniowego, otwieramy nasz program. Ja dzisiaj używam Abletona, ale to może być tak naprawdę każdy inny program. Cubase, Reaper, Pro Tools, Logic, FL Studio, one wszystkie działają na tej samej zasadzie, więc to nie ma znaczenia. Tworzymy nową ścieżkę audio, ja już tutaj miałem jedną przygotowaną. Wybieramy wejście, do którego nasz sygnał ma wchodzić, w tym przypadku jest to wejście drugie. I teraz następuje najważniejsza część, czyli ustawienie naszego poziomu wejściowego. Bierzemy nasz instrument, uderzamy w struny, ustawiamy pokrętłem gain poziom wejściowy naszego sygnału do minus 18 dB. Ok? Zapamiętajcie, minus 18 dB jest poziomem nominalnym naszego sygnału wejściowego w domenie cyfrowej, czyli mówiąc inaczej, gdy nagrywamy na komputerze, gdy chcemy nagrać nasze instrumenty, nasz poziom wejściowy nie powinien przekraczać minus 18. Kiedy w szczytach dojdzie do minus 12, to się też nic nie stanie, ale nigdy nie nagrywamy do minus 6, ani minus 3, a na pewno nie do 0, ani powyżej 0. Jeżeli to zrobimy, to wtedy nasze nagranie będzie brzmiało tak. I tego nagrania już w tym momencie nie da się odratować, ponieważ jest maksymalnie przesterowane i po prostu będzie to brzmiało źle.
Gdy już zostawimy poziomy, możemy w końcu coś nagrać. Nagranie w linii ma to do siebie, że zazwyczaj brzmi dosyć sucho, ale za to w łatwy sposób możemy dodać do niego różne efekty czy też symulacje wzmacniaczy. Ja zazwyczaj używam Soldano, czyli symulacji wzmacniacza Soldano od Neural DSP. Bardzo serdecznie polecam tę firmę. I kiedy dodamy taką symulację, już mamy tak naprawdę gotowe brzmienie. Może coś bardziej łagodnego. Więc tak brzmi na sucho. A tak po dodaniu symulacji. Możemy też oczywiście nagrać od razu, korzystając z tej symulacji. Będziemy wtedy mieć dużo lepszą kontrolę nad brzmieniem w czasie rzeczywistym, ale wiążą się z tym potencjalne problemy, które w zasadzie są tematem na zupełnie inny filmik. Będzie to brzmiało tak. Okej, powiedzmy, że mamy jednak w domu fajny wzmacniacz, który chcemy nagrać. Jak to zrobić? Potrzebujemy do tego mikrofonu. Zazwyczaj nagrywamy wzmacniacze mikrofonem dynamicznym, gdzie wśród mikrofonów dynamicznych od chyba wojny w Wietnamie króluje Shure SM57. Niestety w tym momencie nie mam takiego w domu, więc musimy użyć innego dynamika. Będzie to Sennheiser 421. Bardzo fajny mikrofon, sprawdza się też na tomach od bębnów, albo nawet na wokalu, czasami nawet na stopie, ale do gitary elektrycznej będzie jak znalazł. A co gdy mamy więcej wejść w interfejsie audio i chcemy użyć dwóch mikrofonów? Jak najbardziej możemy to zrobić. W studiach nagrań często nagrywa się gitary właśnie dwoma mikrofonami i do tego mikrofonu dynamicznego w kombinacji najczęściej używa się mikrofonów wstęgowych. Moja wstęga, którą mam tutaj przy sobie, to jest Beyerdynamic Dynamic M160. Bardzo fajny, bardzo uniwersalny mikrofon. Jest to mikrofon, który na przykład możecie kojarzyć z utworu Led Zeppelin When Levy Breaks, gdzie brzmienie bębnów to jest w większości właśnie brzmienie dwóch takich mikrofonów. No więc co? Zobaczmy, jak przy ich pomocy możemy nagrać gitarę. Tym, co w znacznym stopniu wpływa na brzmienie, jakie osiągniemy, jest umiejscowienie mikrofonów. Mam już tutaj przygotowane oba na statywach. Jeżeli o mnie chodzi, to zwracam uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, mikrofon dynamiczny raczej ustawiamy w taki sposób, żeby nie był wycelowany w środek głośnika, a bardziej pod kątem w jego bok. W ten sposób pozbędziemy się tych jaskotliwych częstotliwości, na które on jest wyczulony. Wstęgę natomiast możemy spokojnie ustawić wycelowaną w środek głośnika, bo zazwyczaj brzmienie jest ciemniejsze. Warto sobie poświecić telefonem, żeby zobaczyć, gdzie dokładnie ten głośnik się znajduje.
Druga sprawa natomiast to jest równa odległość membran mikrofonu od źródła. W ten sposób unikniemy tego, że nam się te sygnały potem po prostu rozjadą, albo przynajmniej bardzo to zniwelujemy. Widać tam w tej kamerze od góry, jak to mniej więcej wygląda. No dobra, to co? Nagrajmy ten wzmacniacz. Ok, posłuchajmy sobie, jak brzmi nasz nagrany wzmacniacz. Jak widzicie, mam tutaj te ślady ułożone pod sobą. Nie ma na nich niczego, więc usłyszycie to dokładnie tak, jak zostało to przed chwilą nagrane. Mikrofon dynamiczny brzmi tak. Mikrofon wstęgowy natomiast brzmi tak. A razem zabrzmią tak. To, co tutaj mi się od razu nasuwa, to że przydałaby się jakaś inna proporcja między nimi, więc na przykład możemy wyeksponować bardziej tą wstęgę, a schować troszeczkę ten dynamiczny mikrofon. O, teraz mi się podoba. Ok, z kolei porównajmy sobie do tego, jak brzmi gitara nagrana w linie. No od razu słyszę, że wzmacniacz brzmi pełniej, wyraziściej, aczkolwiek możemy jeszcze pokolorować tą naszą ścieżkę nagraną w linie, dodając już wspomniane wcześniej soldano od Neural DSP i wtedy zabrzmi to tak. Okej, już od razu spełnię, nie? Bez i z. Oceńcie to sobie sami, posłuchajcie sobie jeszcze raz na spokojnie tych próbek. Dobra, na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego. Jeżeli podobają Wam się filmy tego typu, napiszcie w komentarzu pod spodem, co chcielibyście zobaczyć następnym razem. No i jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał, zostawcie łapkę w górę i suba. Odwiedźcie też moją stronę jagostudio.com i moje inne social media. Wszystkie linki są tam na dole pod spodem. Tymczasem do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.